Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego realizuje 3 główne osi priorytetowe. Rynek pracy, integrację społeczną oraz edukację. Długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność oraz brak doświadczenia zawodowego to główne bariery powodujące wykluczenie społeczne. A jak temu przeciwdziałać, zaraz Państwo zobaczycie. Projekt BAR Europejskie Klimaty finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Aktywizacja osób społecznie wykluczonych. BAR zatrudnia 18 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. W stopniu umiarkowanym są to osoby z chorobą psychiczną, autyzmem bądź upośledzeniem umysłowym. Mając na uwadze równość szans, BAR zatrudnia 9 kobiet i 9 mężczyzn z powiatu rzeszowskiego bądź z miasta Rzeszowa. Celem projektu jest integracja osób wykluczonych społecznie, które mają problemy ze znalezieniem pracy na otwartym rynku. I BAR Europejskie Klimaty umożliwia im te szanse na znalezienie tej pracy, na możliwość dokształcania się, zdobycia nowych doświadczeń, nowych możliwości i wyjście z domu, dotarcie do koleżanek, kolegów, do osób, z którymi będą mogli na co dzień współpracować. Osoby zatrudnione są na stanowiskach pomoc kuchenna, magazynier, jak również osoby zajmujące się porządkami. Na co dzień będą gotowały przepyszne dania polskiej kuchni, jak również wprowadzane będą elementy kuchni naszych sąsiadów, kuchni europejskiej. Wszyscy pracownicy zostali objęci pomocą psychologa, doradcy zawodowego, przeszli odpowiednie szkolenia BHP, jak również szkolenia stanowiskowe, które będą niezbędne w codziennej pracy. Na co dzień będą objęci również pomocą trenerów pracy. Jestem absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Odbyłam praktyki zawodowe w Radiu Rzeszów. Miałam problem ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. Później po skończeniu studiów pojawiła się przede mną szansa wyjazdu zagranicznego do New Jersey w Stanach Zjednoczonych. Tam pracowałam jako kelnerka. Już się powoli ten krąg moich zainteresowań zawężał. Praktycznie od małego dziecka moją pasją jest gotowanie. Coraz udoskonalałam swój warsztat kulinarny. Nagle pojawiła się szansa udziału w tym projekcie. Była to dla mnie ogromna szansa zaistnienia na rynku pracy tutaj w Polsce. Zdecydowałam się niemalże natychmiast, jak usłyszałam o projekcie w Radiu Rzeszów. Później jeszcze posłuchałam sobie w internecie. W moim przypadku media odegrały główną rolę i zadecydowały o tym, że w ogóle zdecydowałam się na udział w tym projekcie. Bardzo dużo zajęć mieliśmy z komunikacji i pracy w zespole, ażebyśmy wszyscy pracowali jako jeden team, jedna załoga dla dobra klientów, jakiegoś ogółu, prawda? Bardzo dużo zajęć mieliśmy z panią psycholog, żeby się lepiej poznać, podocierać, po prostu żeby komunikacja między nami przebiegała bardzo sprawnie i żebyśmy się rozumieli i dogadywali pomiędzy sobą jako ten zespół. Będę robiła to, co lubię, niekoniecznie związanego z moim wykształceniem, ale z moją pasją, z moimi zainteresowaniami. Będę się realizowała w tej swojej pasji, będę robiła coś nie tylko dla siebie, ale dla innych. Będę mogła się podzielić swoim doświadczeniem kulinarnym z innymi, będę mogła robić po prostu to, co lubię, a nie tylko dla taty i siostry w domu.